Cześć kochani, dzień dobry, witajcie w kolejnym motywacyjnym filmie na kanale Kawa Najpierw. Ja jestem Aga i mam nadzieję zmotywować Was do posprzątania Waszej przestrzeni. Na tym kanale znajdziecie motywację do sprzątania, do gotowania, do wszystkiego, co jest związane z prowadzeniem domu. Ostatnio wymieniliśmy klamki w oknach z brązowych, plastikowych na takie aluminiowe, złote. Niektóre były już popękane, więc musieliśmy wymienić, więc stwierdziliśmy, że wymieniamy wszędzie. Także okna wyglądają jak nowe. Bardzo ładnie to wygląda, według mnie oczywiście. Także zaczynamy teraz sprzątanie. Zaczynamy od sypialni. Jest tutaj sporo kurzu i mam do umycia okna dachowe. Także te trzy okna sobie umyłam w jeden dzień i powiem Wam, że ja uwielbiam jesień, szczególnie właśnie patrząc przez okno, jak widzę te pomarańczowe, złote drzewa, to pięknie to wygląda. Jestem ciekawa, jak to wygląda u Was, bo powiem Wam, że ja jeszcze jakiś czas temu chyba nie byłam taką typową jesieniarą, ale dzisiaj jesień to chyba jest moja ulubiona pora roku. Być może jest to też związane z tym, że jeszcze jest taka nasza polska złota jesień, taka ciepła, bez deszczu. Także zaczynam tutaj od sypialni, zdejmuję pościel, umyję okna i będę chciała też dokładnie wytrzeć sufity, ściany i posłużę się tutaj mopem z końcówką do kurzu. Lifehide ma taką fajną kurzołapkę. Fajnie nadaje się do paneli, jeżeli nie chcemy odkurzać, bo odkurzaliśmy na przykład dzień wcześniej czy dwa dni wcześniej, a chcemy ją, tą podłogę tak odświeżyć, to ta końcówka nadaje się świetnie do tego. Mało tego, bardzo fajnie zbiera kurz właśnie ze ścian, z sufitów, także tu serdecznie Lifehide'a polecam. Ja nie miałam nie wiadomo jakich brudnych ścian, tak mi się wydawało przynajmniej. Widziałam parę pajęczyn, ale jak przetarłam potem te ściany i sufity, to stwierdziłam, że jest czyściej, jaśniej, jakoś tak biel daje po oczach, także serdecznie polecam przetrzeć Wam Wasze ściany. Ja to generalnie robię tak dwa razy do roku, ale tak chyba się zastanawiam, czy nie robić tego częściej, bo myślałam, że jest czysto, a się okazuje, że jednak tego kurzu trochę było. Matę na materac, pościel piorę w 60 stopniach, pościel zmieniam co tydzień, rzadko kiedy rzadziej, natomiast matę na materac piorę tak co drugą zmianę pościeli i zawsze przy zmianie pościeli też odkurzam materac dokładnie. Jeżeli chodzi o okna, to myję je płynem do szyb Ludwik z alkoholem cytrynowy, świetnie sprawdza się przy silniejszych zabrudzeniach. To jest póki co jeden z moich lepszych płynów do bardziej brudnych okien, także serdecznie polecam. I na koniec przecieram okna żółtą ściereczką od Viledy, fajnie zbiera nadmiar wody, nadmiar płynu i nie zostawia żadnych smug. Świetnie ta ściereczka sprawdza mi się przy większych zabrudzeniach, gdzie jest dużo kurzu. I jest numerem jeden, jeżeli chodzi o przecieranie kokpitu w samochodzie na przykład. Także serdecznie polecam. Często jest tak, że sprzątanie dzielę na różne pory dnia. Zaczynam w południe, kończę późnym wieczorem. Tutaj zostawiłam już sobie na koniec tylko po prostu odkurzenie materaca, nałożenie pościeli i resztę będę sprzątać jutro. Tak samo tutaj muszę powycierać kurze właśnie w moim miejscu pracy. Czekam, aż wyschnie mi dokładnie mata na materac i zabieram się za kolację. Ostatnio kupiłam takie fajne lampeczki do butelek, świetne są. Na obiad były kotlety mielone, a na kolację jest pizza. Dawno pizzy nie było. Jeśli chodzi o mielone, to na drugi dzień świetnie sprawdzą się jako domowe hamburgery. Najlepsze mielone są oczywiście z ziemniaczkami, z buraczkami, ale na drugi dzień, żeby już trochę urozmaicić, to polecam serdecznie hamburger domowy, czyli buła, jajko sadzone najlepiej. Jak żółtko się trochę wyleje, wtedy jest najsmaczniejsze. Także kolejnego dnia już kończę sprzątanie sypialni i potem na koniec, jak już wszystko dokładnie posprzątam na górze, to wieczorem sobie umyłam podłogę, ale po kolei. Najpierw szafki nocne i lecimy dalej.
Ogarnięta, wieczorem jeszcze tylko zostanie mi umycie podłogi i przechodzę już do holu, czyli do takiego mojego domowego biura. Tutaj świetnie sprawdza się właśnie też ta kurzołapka na długim kiju, zwykły mop naprawdę wystarczy. Planuję tutaj tę przestrzeń przemalować, także mam nadzieję, że jeszcze w tym roku się uda. Jeśli nie, to na spokojnie zrobię to już po feriach, bo w styczniu na pewno nie będę miała na to czasu. W każdym razie czasu ostatnio było bardzo mało na takie zajmowanie się domem. Mam bardzo dużo zaległości, także mam nadzieję, że teraz będzie trochę więcej filmów właśnie z takiego nadrabiania zaległości. Mam tutaj jeszcze właśnie też pod schodami kilka rzeczy do wywiezienia, jakieś tam stare ubrania czy za małe ubrania moich chłopców, także to wszystko będę musiała posegregować. W każdym razie miałam zrobić dekoracje jesienne i nie było na to czasu. Ktoś ostatnio mi napisał, gdzie Halloween? No nie ma Halloween w tym roku u mnie. Dzieciaki oczywiście gdzieś tam i w szkole mają jakieś tam zabawy, ale przypominam, że u nas w Polsce zawsze były przełom października, listopada były dziady, także do dzisiaj mamy tą tradycję właśnie, że 1-2 listopada idziemy na groby. Natomiast jeżeli chodzi o przebieranki, no to przypominam, że mamy takie fajne święto za miesiąc, Katarzynki i Andrzejki, gdzie będzie można wróżyć i będzie można się przebierać. Na Katarzynki dawniej schodzili się chłopcy i wróżyli sobie imię swojej przyszłej partnerki. Natomiast na Andrzejki spotkały się kobiety i wróżyły sobie imię swojego przyszłego partnera. Także dzisiaj z biegiem czasu mamy tu już raczej jedną imprezę i są to Andrzejki. Natomiast bardzo fajna historia jest tych świąt, tak samo dziadów czy szczodrych godów, które też niebawem. Polecam sprawdzić, jak to wszystko kiedyś wyglądało, bo jest to naprawdę fajna historia. Także polecam zgłębiać takie pochodzenie naszych tradycji, bo to może naprawdę fajnie wciągnąć. Słuchajcie, dalej tutaj sprzątam. Ten taras, ten balkonik zrobiłam sobie latem i bardzo lubimy tam spędzać czas wieczorem. I prawdę mówiąc, dopiero w tym roku zaczęliśmy korzystać z tego balkonu. Zawsze tak traktowaliśmy go po macoszemu, a teraz jak już tam dałam dywanik, lampeczki, są foteliki, takie krzesła, to bardzo fajnie nam się spędza tam wieczory. Także tutaj też na tym stoliku będzie zaraz dynia, także coś tam jesiennego jest. W każdym razie, jeśli chciałam jeszcze Wam powiedzieć, że jeżeli nie lubicie sprzątać, bo sama czynność Was denerwuje, drażni, nie lubicie, to może warto zmienić trochę nastawienie do tego sprzątania, bo słuchajcie, płacimy za energię, płacimy za gaz, niektórzy mają jeszcze kredyty na swoje domy, mieszkania, płacimy za remonty, za meble, no to kurczę, no dbajmy o to, bo naprawdę mieszkanie w czystym domu, w czystej przestrzeni
po pierwsze zbliża ludzi, po drugie nie ma kłótni, po trzecie jeżeli sprzątamy, to zajmujemy się konkretnie jedną rzeczą i nie mamy czasu na wymyślanie różnych rzeczy. Także polecam zmienić nastawienie, jeżeli nie lubicie sprzątać, a jeżeli lubicie, to tylko dobrze. Znam sytuacje, gdzie kobiety sprzątają wtedy, gdy są zdenerwowane, gdy się wkurzają i wtedy potrafią posprzątać po prostu cały dom w jeden dzień. I podobno jak mężczyzna trafi na taką kobietę, to jest szczęściarzem. Nie wiem, ja po prostu sprzątam, bo lubię mieć czysto. Samo w sobie sprzątanie też jest dla mnie spoko, ale bardziej chyba po prostu lubię spędzać czas w miejscu, gdzie jest po prostu czysto. Warto włączyć sobie muzykę, którą lubicie. U mnie najczęściej jest to muzyka ze średniowiecznej tawerny, bo te melodie sprawiają, że ja się czuję dobrze. Także fajnie, żebyście też znaleźli swoją muzykę, która Was napędza. Rośliny wędrują pod prysznic i myślę, że tak raz w miesiącu na pewno wszystkie rośliny są pod prysznicem i spryskuję je dokładnie taką niezbyt zimną wodą, nie lodowatą, żeby nie było zbyt dużego szoku termicznego dla liści. Sufit, ściany odkurzone, kurze z mebli wytarte, także zostaje na koniec odkurzenie i umycie podłogi. Ostatnie rzeczy, które zostały mi do posegregowania, zostawiam sobie na kolejny dzień, bo już tego dnia nie dałam rady się wyrobić. Także zostają mi jeszcze odkurzenie schodów i dokładne ich wyczyszczenie, bo na tej barierce będę chciała rozwiesić zaraz koc, który mi się pierze, a z wycierania tego kurzu z tych tutaj płytek, z sufitu, wszystko się osadziło na tych schodach, na barierkach, także muszę to wszystko dokładnie wyczyścić. Kochani, ja powoli będę się z Wami żegnać. Dziękuję Wam za obecność Waszą tutaj w moich filmach. Dziękuję, że ze mną jesteście i do zobaczenia w kolejnych filmach i mam nadzieję, że zobaczymy się już niebawem. Ściskam i miłego tygodnia Wam życzę. Pa, pa!